Szczęść Boże, coś wam powiem. Czym jest głos, jak nie drganiem strun? Czym jest głos wołającego na pustyni, jak nie krzykiem do samego siebie? Czym jest pustynia, jak nie miejscem spotkania z samym sobą? Przecież prostowanie ścieżek dla Pana musi zacząć się w każdym z nas. Jeśli ja nie przygotuję mu miejsca, to nie przyjdzie do mnie i będę żył dalej w cieniu. Kiedy on przyjdzie, jego światło zajaśnieje we mnie, a wtedy będę mógł wydać głos, będę mógł krzyczeć, że Pan jest blisko. Jest pośród nas. Tyle, że my przemieszczamy się, mijamy ze sobą i nie nawiązujemy relacji. Przechodzimy obojętnie, nie zauważając się wzajemnie. Chodzimy krętymi drogami, by Bóg nas nie mógł namierzyć. Tak nam się wydaje. Świadectwo Jana jest proste. Jego życie jest proste. Jego postrzeganie Boga jest proste. Na taką prostotę ciężko nam się zgodzić, bo my lubimy wygodę, nadmiar, przesyt. Lubimy splendor, który kłuje w oczy patrzących na nas. Jan zapytany, kto ty jesteś, przeczuwając zamysł wysłanników, którzy może skłonni by byli obwołać go Mesjaszem, mówi: ja nie jestem Mesjaszem, nie jestem Eliaszem, nawet nie przytaknął, że jest prorokiem, choć dokładnie nim był. Jego zadanie było właśnie prorockie, a zarazem pełne prostoty. Jestem głosem, daję swój głos słowom Boga. Jestem prostym narzędziem, które ma konkretne zadanie, a moje miejsce w tym wszystkim nawet nie dosięga zadaniom sługi, który mógłby rozwiązać sandały Pana. Papież Benedykt XVI napisał: Jan Chrzciciel kłania się przed Bogiem. To jest dokładnie to, co robi Odkupiciel. Bóg przebywa na wysokości, ale pochyla się w dół. To spojrzenie w dół, to działanie przemienia mnie i świat. Jan jest świadkiem. Cały Kościół, a więc i wszyscy jego członkowie, jesteśmy powołani do bycia świadkami. Jan Chrzciciel był dobrym człowiekiem, który znał swoją wartość, stąd mówi, że nie jest ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani jednym ze starożytnych proroków. Uważał się za przyjaciela Boga i chciał do końca być jego pokornym sługą. Swoim prostym życiem nie boi się być szczerym wobec Boga. A właśnie będąc takim, staje się bardziej autentycznym i prawdziwym. Zwyczajnie jest sobą. Ta prawdziwość ma w sobie coś, co przyciąga do niego ludzi. On każdego dnia realizuje swoją drogę do Boga, zmniejszając dystans do niego. Daje to do zrozumienia swoim rozmówcom, że jego osoba jest tu najmniej ważna. Pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie. Zamiast zajmować się sprawami pobocznymi, zajmijcie się tym, co istotne. Poznajcie osobowość Jezusa. To właśnie Jego należy szukać, by lepiej poznać. W życiu wewnętrznym zbyt jednostronnie kładziemy nacisk na przykre i trudne doświadczenia, na walkę ze złem, pokonywanie wad, trudności, umartwienie, zapieranie się siebie. Mniej natomiast przeżywamy radości i przyjemności ze spotkania z Bogiem, z Chrystusem. Jakbyśmy się bali budować dojrzałą więź osobową z Nim. Bo ciągle nam dudni w głowie, że nie jesteśmy godni. Grajmy swoje role, bądźmy autentyczni w swoich działaniach. Poszukujmy tego, który napełnia radością, a nie siedźmy tylko w worze z popiołem. Autentyzm życia chrześcijańskiego mierzy się również doświadczeniem wewnętrznej radości, dzielonej w spontaniczny sposób z innymi. Jednak to, czy jestem autentyczny, poznam dopiero wtedy, gdy odpowiem sobie na pytanie, jakim jestem świadkiem Jezusa.